Wydatki wzrosną o ponad 20 miliardów złotych, a deficyt o 24. Rząd znowelizował budżet na ten rok. Będą dodatkowe środki dla samorządów i nagrody dla nauczycieli. Zyskają także pracownicy budżetówki. Dla opozycji to kolejny sygnał, że przed wyborami, tutaj cytat, karuzela prezentów Prawa i Sprawiedliwości rozkręca się. Bira Skórka. Rząd zwykle zbiera się we wtorki. Dziś zwołano dodatkowe posiedzenie, by zmienić budżet i wpisać do niego wydatki obiecane w środę. Witam bardzo serdecznie. Podczas spotkania z Solidarnością to jednorazowe dodatki do pensji dla pracowników budżetówki i nagrody dla nauczycieli, także jednorazowe. Wysokość tej nagrody 1125 zł dla każdego nauczyciela. Pieniądze mają być wypłacane w październiku w związku z 250. rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej. To jest jawna, przepraszam, kiełbasa wyborcza, którą rząd oferuje nauczycielom. My chcemy godnie zarabiać, tu i teraz. ZNP apeluje o 20% podwyżki dla nauczycieli. To poziom, jak przekonują związkowcy, który złagodziłby skutki wysokiej inflacji. Inflacja wprawdzie jest w trendzie spadającym, ale ona cały czas jest bardzo wysoka. Dlatego rząd chce też dosypać pieniądze całej budżetówce w formie jednorazowych dodatków do wynagrodzeń. Te dzisiejsze rozwiązania są ukłonem za zaangażowanie w skuteczny sposób pokonywania kryzysów dla wszystkich ludzi pracujących. Wysokość dodatku ma zależeć od zarobków. Sposób wyliczenia kwoty jest jednak dość skomplikowany. W wysokości 3,2% od kwoty stanowiącej 5/8 sumy wynagrodzenia zasadniczego. Statystycznie na jednego pracownika to będzie kilkaset, a nawet więcej złotych, zależnie od tego, jaka jest wysokość zarobków. Koszt dodatków do wynagrodzeń dla budżetówki, nauczycieli i sędziów to ponad 1 600 000 zł. Karuzela prezentów Prawa i Sprawiedliwości rozkręca się. Kilka tygodni temu Kaczyński twierdził, że nie da się nowelizować budżetu, ale jak widać wtedy, kiedy jest spadek sondażowy, to i nowelizację da się szybko przeprowadzić. Dlatego jest potrzebna ta nowelizacja, bo im kasy zabrakło. Jak się traktuje właśnie państwa jak bankomat, to tak się kończy tego typu historia. Pracownicy budżetówki na początku roku dostali blisko 8% podwyżki. To dużo mniej niż inflacja. Jest to po prostu nagroda pocieszenia, która też chyba nie pocieszy setek tysięcy pracownic i pracowników. Pocieszeniem mają być emerytury pomostowe, które nie będą wygaszane. Emerytury stażowe, które prezes PiS zapowiedział w środę. Otwarta została droga do tego. Nie są doprecyzowane. Ten etap negocjacji, ten rozdział negocjacji nie został jeszcze zakończony. W poprawionym budżecie zapisano wyższe o 20 miliardów złotych wydatki, większy deficyt, wyższą inflację i wolniejszy wzrost gospodarczy. Poziom wzrostu gospodarczego w całej Europie jest zasadniczo niższy i także w Polsce. Rząd chce dofinansować samorządy i zwiększyć wydatki na obronność. Przecież nam grozi za 3-4 lata katastrofa finansowa. Finanse Polski są stabilne, ale jednocześnie konieczna jest odpowiedź na te wyzwania społeczne. Dziś miała być przyjęta ustawa o darmowych lekach, obiecana na konwencji PiS. Dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Ale została wysłana do poprawki.